To już kolejny dzień w naszej gminie, gdzie mamy ogłoszony dla powiatu wadowickiego drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Chciałbym wspomnieć, że nasze czujniki wykazały ponad 180% przekroczeń, jeśli chodzi o pyły PM10 i ponad 300%, jeśli chodzi o pył PM2,5. Dlatego też jako straż staramy się tutaj przypominać właścicielom o podstawowych obowiązkach. No i oczywiście sprawdzamy, czy w naszych kotłach właściciele nieruchomości nie palą odpadów. Właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy też działania z użyciem drona. Realizacja tych zadań odbyła się w Roczynach oraz w Sułkowicach. Na podstawie danych, które zebraliśmy z drona, zostało wytypowanych kilkanaście budynków, w których normy spalin były znacząco przekroczone. Z tych budynków zostały pobrane próbki i laboratorium, z którym mamy podpisaną umowę, będzie weryfikowało, czy doszło do spalania odpadów, czy też nie. Oczywiście te kontrole to nie jednostkowe kontrole, jakie dzisiaj się odbyły, ale będą kontynuowane w następnych tygodniach. Oczywiście, jeżeli w przypadku poboru tych próbek zostaną ujawnione sytuacje, w których doszło do spalania odpadów, wtedy takiemu właścicielowi nieruchomości będzie groziła kara grzywny. I chciałbym tutaj przypomnieć, że zgodnie z kodeksem wykroczeń w postępowaniu mandatowym kara wynosi 500 zł. Uczulam też wszystkich tutaj innych użytkowników kotłów centralnego ogrzewania, że w momencie obowiązywania drugiego stopnia, taki jak mamy obecnie dzisiaj, nie wolno wykorzystywać kotłów do spalania odpadów stałych oraz paliw stałych. Dlatego też wszyscy ci, którzy posiadają kotły na paliwa stałe, a nie są to jedyne źródła ogrzewania, niestety nie mogą ich używać. Przykładowo mamy piec gazowy w budynku i kominek, dlatego używamy tylko pieca gazowego.